Siemanko, z tej strony Koli, znowu was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i jak widzicie, tutaj jestem teraz na podwórku przy BMC, tutaj przy Golfie. No i na samym początku zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma, będzie mi naprawdę bardzo miło. Siemanko, przychodzę do was z takim produktem jak Gaminate. Gaminate jest dużo lepszy niż energetyki, no a do tego tańszy, ponieważ omijamy dzięki niemu podatek cukrowy. Przygotowuje się go naprawdę bardzo łatwo i już wam pokazuję. Mamy shaker, odkręcamy. Odkręcamy Gaminate'a, wsypujemy miareczkę, zalewamy wodą, pyk, zakręcamy i mieszamy. No i mamy gotowe, także spróbujmy. To jest naprawdę bardzo dobre. Gaminate jest elegancki. Jeżeli nie wierzycie w ten produkt, Gaminate ma dla was specjalny program gwarancji zwrotu, dzięki któremu możemy przetestować właśnie Gaminate'a za jedyne 19,99 zł z pełną gwarancją zwrotu gotówki. Także można go przetestować, jeżeli wam nie posmakuje, zwracacie i plus właśnie Gaminate pokrywa koszty wysyłki zwrotu. Także próbujcie, ja naprawdę polecam. Gaminate jest naprawdę bardzo dobry, także polecam wam spróbować. Zajrzyjcie do linku w opisie, z kodem MEGAKOLIS macie 10% zniżki właśnie na produkty Gaminate. Ja mam akurat smak arbuzowy, ale jest naprawdę wiele innych różnych smaków. Także polecam spróbować i sprawdźcie sami. Jest dużo zdrowszy. Omijacie podatek cukrowy, jest naprawdę super, także z kodem MEGAKOLIS 10% zniżki, no i polecam. Bo dzisiaj wybieramy się na ryby, tak, na ryby, z kim pojedziemy? Pojedziemy z Dziejusiem. Dzisiaj pani Janina nie da rady, bo tutaj coś tam, źle się czuje, jakieś przeziębienie, no nie da rady po prostu pojechać, mamy godzinę koło 9, także czekamy na Dziejusia, on powinien, no kurde, niedługo u mnie być, także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło i dziękuję tobie, dziękuję ci, jeżeli zostawiłeś łapkę w górę, dziękuję bardzo i subskrypcję, jesteś gość, ale również w tym odcinku będzie do wygrania, słuchajcie, Pace of Card na 50 zł, także żeby, no taki szybki konkurs, żeby wziąć udział w konkursie musicie oczywiście napisać komentarz, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo bez tego udziału w konkursie nie można wziąć, czyli trzeba mieć subskrypcję, łapkę w górę pod tym filmem, napisać komentarz, biorę udział. No i jeszcze trzeba zaobserwować mojego Instagrama, do którego link jest w opisie, albo po prostu napiszcie MEGAKOLIS i tyle. No i na którymś live'ie, pewnie za jakieś kilka dni po prostu będziemy wybierać tą osobę, która wygra ten konkurs. Także Pace of Card 50 zł jest tutaj, albo Pace of Card, albo co tam będziecie chcieli za 50 zł, nie będziecie chcieli Pace of Card, to wyślę po prostu na konto i tak to będzie. Taki szybki konkursik dawno nie robiłem, ale mi się wydaje, że naprawdę fajny, także sub, like, komentarz i obserwacja na Instagramie i jest git. Dobra, ja czekam na tego Dziejusia, gdzie on jest, ja wyjdę może tutaj, zobaczę, czy on jedzie, czy nie. No na razie go nie widać, on mówił, że będzie niedługo, a nie wiem gdzie się podziewa, ale tak, tutaj do BM-ki dzisiaj. Do BM-ki, słuchajcie, dzisiaj już, nie da rady, ale do BM-ki tutaj taki fajny odświeżacz sadziłem, także ładnie dzisiaj pachnie, ale otworzyłem też okno, żeby fajnie się przewietrzyła, odpalimy ją sobie. Oj, troszeczkę głośno chodzi, słuchajcie, głośno chodzi, no bo wydech został nieco przerobiony. Dobra, wiecie co, ja sobie nią kawałeczek odjadę i niech ona troszeczkę pochodzi, niech ona się zagrzeje, bo jak na razie widzicie jest jeszcze zimna. A nie, dobra, zgasiłem. Dobra, niech BM-ka trochę pochodzi. No ja czekam na Dziejusia. Zobaczymy, gdzie ten Dziejuś. No bo mówił, że za chwileczkę będzie. Jest Dziejuś. A co on tam? Czekajcie, pójdę BM-kę zgaszę, bo chyba coś się stało. Czekajcie, zgasimy BM-kę. Sprawdzimy, co tam się stało. Dziejuś. Co tam się wydarzyło, cholera jasna, czekaj. Ej. No ale co tam się wydarzyło? Zgasł mi. Ale jak to zgasł? I co, nie da się odpalić? No nie. No w ogóle to cześć, kurde, cześć chłopie, bo cześć, to cześć. Się nie przyjrzałem. Się narobiło. No ale i co teraz trzeba? Nie wiem, może na pych spróbujemy. To dawaj. Tylko ciekawe, czy dam radę popchać. Czekaj. dawaj, dobra, no to spróbujemy. A to co, zgasł? Zgasł. A paliwo masz? Mam zatankowany. Dobra, poczekaj, to ja spróbuję go jakoś tutaj. Dobra, dawaj, odpalaj. O! Dawaj, no. Dalej nie dam rady, dawaj. O! Poszedł!
Widzowie, dały radę, dobra, na pik dały radę. Dobra, nigdzie. Ty, problem z kierownicą chyba u ciebie jest. Ja mam ze wspomaganiem problem coś. Mówię, tak jak jechałem właśnie. No. Nagrywałem tutaj ten początek do siebie na ten. No. To coś ze wspomaganiem nie tak. Ty, to pewnie tak coś, bo to już stary sprzęt jest. Chcesz, to ja wjadę, podjadę, bo ja wprawiony w może mnie, wypchasz mnie. No dobra, czekaj. Ja może wyjadę. Dawaj. Na radę, podjedzie? Nie idzie, tak zaginęło się, weź popchaj. Dobrze, że ja nic na tego nie widziałem, gdzie już. Daj, ja wyjadę. Ej, nic się nie stało, dobrze wyhamowałem. Wyhamowałeś? Niedotknięte. No. Mi się wydawało, że pierdyknąłeś. Nie, wyhamowałem. Ty, to dobrze, dobra, wiesz co, ja wjadę. I nie obrazi się, jak wjadę. Wiedź. Dobra. Miałem jakaś pecha dzisiaj. Nie szkodzi, ja rozumiem. Czasami tak jest, dobra, cyk. Ja takim sprzętem do dawno nie jeździ. O, nie przyga... Dobra, nie przygaczyłem. I gaz podłogę. Ogień. Nie w BM-kę tylko, dobra. I tutaj gdzieś może sobie stać. A gdzieś tutaj nie będzie przeszkadzał. Dobra, cyk. Ty, a to co to tam masz? Co tam, akumulator słaby, że on ci nie chciał zapalić? Ja, co? Ja nie wiem. I wspomaganie mi coś przestało działać. A no. Nie, tu nie ma. A, tu hech. Ty, to co, jedzie na te ryby, nie? A, ja to w bagażniku już mam. Picie, jedzenie, to głodni nie będziemy. Tak? Ty, ale ja też mam. No. Dobra, to weź tą torbę i... Czyim jedziemy? Moim pojedziemy, BM-ko. BM-ko? Tak, bo ten twój... Dobra, weź tą torbę do bagażnika, pakuj. Ja tam z tyłu mam trochę. To weź zapakuj, ja już wsiądę, rozgrzeję trochę, okej? Okay? Dobra. Dobra, o. Czek. BM-a musi chodzić. Ty, jak to się zamyka na przycisk? Musisz nogę podstaw. O, już. Mówisz? Ty, to ma takie bajery? No, dołożyłem, słuchaj. No to było trzeba trochę roboty, ale... Ale dało radę. Można normalnie pyknąć. Dobra. I można... Słuchaj, wydech trochę przerobiłem. O. Te katalizatory, co tu były, to ja je wydubałem i trochę głośniej teraz, nie? Chodzi. Dobra, siadaj chłopie, jedziemy. Dobra, cyk, światełka tylko odpalę. Jak tam zrówko dziejuś? Co tam słychać u ciebie? W porządku, kurde, trochę się zestresowałem, ten samochód mi się posypał leciutko. Nie, teraz. nie ma co się stresować. Wyskoczyłbyś bramę zamknął może, czy? Tak, już. Dobra. Gdzie już zamknie bramę. I co, widzowie, no lecimy na ryby. Mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś szczupaczka uda mi się złowić, bo na spinning może coś tam na gruntówkę się uda. Gdzie już, no mam nadzieję, że dzisiaj coś złowimy, nie? No, na pewno. A mydło wziąłeś? Co mydło? No, mydło nie wziąłeś? Mydła? Nie, po co mydło? No, żebyśmy mieli czym ręce umyć, jak gówno złapiemy. Ale się rozbawiłeś, nie? Już. Ale mnie rozbawiłeś teraz. Ty się tam tak nie uśmiałem. Dobra, nie już. Tutaj to chyba się jechało, co? Czy ja dobrze pamiętam, bo to w polną drogę. Chyba tak. Bo to w polną drogę, widzowie, my to ostatnio odkryliśmy, to łowisko, byliśmy sobie tak wieczorkiem. Jeździliśmy Dziejusia sprzętem. Właśnie link będziecie do Dziejusia na kanał mieli w opisie. Bo on tam będzie furki swoje... O! Tak, wow. Będzie furki swoje sprowadzał, to możecie zobaczyć, bo takim jednym sprzętem jeździliśmy właśnie. Sprawdzaliśmy wodę gdzieś tu w okolicy, bo ja to nie znam Dziejuś. Tu ty też się wprowadziłeś tu niedawno. O! O kurde. Ty! To chyba nie ta droga, to była tamta, gdzie już. Tam ja widzę w oddali. Ops. Przez pole? Ty, przez pole pójdzie? To nie, bo jak pójdzie, ale jak ktoś się dowie, lepiej by się wróćmy. Będzie bezpieczniej. Dobra, przez pole. Nie, gdzie już, wrócimy się, bo to będzie problem. Dobra, widzowie, wiecie co? My tam podjedziemy, bo to widzicie, trochę trzeba się wracać. Jak będziemy już gdzieś tam niedaleko, to ja dla was włączę kamerkę i po prostu tak będzie chyba lepiej. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, już tutaj jesteśmy niedaleko, ja czekam tylko na Dziusia, bo poszedł chyba się wysrać tutaj w krzakach. Także czekam na niego, aż przyjdzie. No i będziemy już tutaj niedaleko, zaraz co, rozstawimy nasz sprzęt, będziemy... Spróbujemy coś złowić, nie wiem, nastawiamy się dzisiaj pewnie na karpie. Jakiś tam może jesior. Gdzie już co dzisiaj będziemy łowić? Przepraszam. Może... Nie szkodzi. Jakieś karpie, jesiotry, coś takiego jeszcze na spinning, może jakiegoś szczupaczka się uda, co? No jakiś szczupak, jakiś amur może. No jakiś może amur tam by wleciał, to by było też
na pewno bardzo fajnie, tak? Dobra, tutaj to na pewno jest ta droga, bo ja tam jakoś, tak jakoś tupygę bym zjadł. Tak, to ta. Tupygę? Ostatnio, ostatnio dwie tupygi złowiłeś, jak byliśmy na rybach, a ja nic. No też tak się zdarza. Dobra, i gaz. Powoli. O kur... O! Poczekaj. Nic? Nic nie jest? Czekaj, się tylko położę. Dobra, ja tu nie zajrzę, bo tu się... Bo tu komar pęta nie wsadzi, ja tu nie, głowy też nie wsadzę. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że tam nic się nie stało, ale będę... O, tu dziury, muszę jechać powoli. Czekaj, gdzie tu się jechał? Prosto? Prawo. Prawo. Tu w prawo? Na pewno? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Dobra. I gaz. Nie, dobra. Woli. Tu w lewo? Prosto? Prosto, prosto. Dobra. A, to tu, dobra, już widzę, no. Dobra. I to tu jest to łowisko już. No. Dobra, tu, dobra, to ja tu zajadę, tu łąkę, ale to... To chyba nie ma problemu, jak tu bym o... Nie szkodzi. Tu wyjeżdżony, bo i tak byliśmy, dobra. Cyk, dobra, to weź tam otwórz, bo... O, już się sam otworzył. Dobra, tylko ja czekam światła. Dobra, czekaj, tylko bym wziął jeszcze wędki. Dobra, czekaj, wędki tylko wyjmę. O cholera. O kur... Czekaj, czekaj. Ty, bo tak. Jedzenie mam. Jedzenie mamy. Picie mamy. Picie mamy. Ja wędek nie wziąłem. Ale wędek zapomnieliśmy. Też nie wziąłeś? No... Dusisz się? Malucha! Cię już malucha odpala! Jak to nie mamy wędek? No zapomniałem, no nie wiem. Ja też nie wziąłem, to w pośpiechu było. Ale to w pośpiechu, wszystko cholera jasna. To co, my co, na ryby... Wracamy się po wędki? No tyle drogi? Nie, to się nie opłaca. To się nie opłaca, no bo to co, tu już mało czasu zostało, zaraz... Zanim my wrócimy, to już by musieli się zbierać. No to ładnie. Dobra, chodź, posiedzimy nad wodą i dobra. Ty, no to no też tak można zrobić, ale trochę... Czekaj, ja, bo ty tu napierdziałeś, ja otworzę tylko drzwi, dobra? Bo nie ukrywam, że trochę mogłeś się ograniczyć. Dobra, tylko czekaj, bagażnik, weź tam nogo. O, już? No dobra. Kurde, taka ładna woda. Patrzcie, ogólnie pokażemy wam. Czekaj, bo muszę... Nie! Co, gdzie? O, srać poszedł. Znowu srać poszedł. No zobaczcie, taka piękna tutaj woda. No tu siedzą na pewno, gdzieś tam tutaj teraz myślę, że w jakimś głębinach tu siedzą jakieś, słuchajcie, szczupaczki, karpiki, amury, jesiotry. Ale co, jedzenie wzięliśmy. Krzesełka... Jarbuś! Chodź, szybko! Ale wędek nie, co jest? Szybko, chodź tu. Co? Co to jest? Co tu stoi? O! O kurde, jakiś van! Ty, jakiś van, ale trochę zarośnięty, to on tu już musi... Jako wcześniej tu nie widziałem. Co to za blachy? Czy cholera? Widziałeś go tu wcześniej? Nie, no go tu nie było. Kurde, ciekawe czy to czyjś, ale wygląda jakby był opuszczony. Wygląda jakby był opuszczony, czekaj... HSK, z Deutschlandu to jest. Niemcy. Z Deutschlandu, no. No, Deutschland to Francja, nie? Żartowałem, Niemcy. Niemcy. Nie, żartuję, żeby tu zarabi nie pisali. A w ogóle, czekaj, ja bym do niego wsiadł. Cholera, zarośnięty, robali tutaj. Ale... Odpal go. Ale są kluczyki? Nie ma kluczyków, ale dam radę na kabel, poczekaj. Poczekaj, rozerwę tylko. Dobra. Czekaj, który tu kabel się łączyło? Uważaj tam, ty, uważaj. Ten. Ten. I ten. O, coś było, słyszałeś? Ty, ta, no. Kurde, bo mi tu iskry aż idą. Cholera. Mi tu się... Czekaj, bo tam w wydechu jest ten jakiś... Jakaś szmata. Wyciągnę. Myślałem, że jesteśmy tutaj sami. Przepraszam. No dobra, no to wyciągnę. No, spróbuj teraz. Czekaj, kable. Kurde, bo mi tu już parzy trochę, czekaj. O! Musiał tu długo stać. Ty! Gdzie już? Poczekaj, no. Chodź. Weź... Masz plaka? Właśnie chciałem ci powiedzieć, jest plak w bagażniku.
Idę. Albo na tylnym siedzeniu, sprawdź, weź przynieś. Trzeba tu plakiem prysnąć. Czekajcie, gdzie już prysznie plakiem, zaraz odpali. Bo tu dawno nie był odpalany, widać, że tu stoi od jakiegoś czasu. Zaraz go, mam nadzieję, że uda nam się wyciągnąć z tej, tutaj, z tych krzaczorów. Dobra, poczekaj. Masz? Mam. Dobra, to weź tam prysznij, ja będę, tylko powiedz, czekaj, ja ci powiem kiedy i... No. Dobra, próbuj. Dobra. O! Jest? O. Jest? Jest. Dobra, gaz do dechy mu. O, kurde. Dobra, jeszcze raz. Dobra, czekaj, powiem ci kiedy pryskać. Teraz. Dobra, jest. Dobra, jakoś spróbuję stąd tu wyjechać, jak tu wsteczny. O. Gdzie już, o coś tam przykaczyłem. Cholera. To nie widzę. O! I w drzewo. Dobra. Kurde, zgas. O, dobra, idzie cały czas. Ale busiak! Otwartą pakę ma, weź już zamknij to pakę tu. Jak da się. Dobra. Już. Dobra, czekaj, gdzie nim pojechać? Tu jakoś pojechać. Kurna, nas gaz! Może on paliwa nie ma, co? O! Dobra, trzeba na prosto wyjechać nim. Dobra, gdzieś tu wyjadę i będzie dobrze. O kurde! Co to w ogóle, jak to wygląda? Czekajcie, ja zaraz tylko wyjadę tutaj i sprawdzimy. O cholera! O, ja akurat sam gaz, dobra. Ty, jaki sprzęt! Ale już trochę kolor zjadł. Ale sprzęcik gdzie już? Tylko, że to jest Volkswagen Transporter. Co my z nim zrobimy teraz? Trzeba przygarnąć. Gdzie już? O kurde, ale tu porzywiały, widzisz? Zobacz. Ten wydech. Widzę. Cały wydech. Od spodu to naprawdę, czekajcie, ja spojrzę jakoś tu. Nie no, tam to jakoś w miarę, ale tu ten wydech to... kurde, nie wiem, bo to może jest jakiś, ktoś tu sobie zostawił, chociaż w krzakach to mi się wydaje, że to niechby nie ten, co? Nie ty, zostawił. Pamiętasz, co opowiadałem o tym w moim handlarzu, koledze? No? Myślę, żeby przygarnął. No ale, to co, że ten łepek... Chyba, że to by się przyda. No... no mi by się, Boże, im przydał. No to. Tylko żeby co? Z tego problemu nie było, gdzie już, bo jak to kogoś, a my go weźmiemy, to wiesz, że to jest kradzież. Kradzione. Ale to jest kradzież, jak my go weźmiemy. A to jest diesel czy benzyna? Diesel chyba, diesel. Czekaj, ja tu te drzwi pozamykam. Ty, to diesel. Ratuję komarów. Pozamykam te. Co, nie chcę zapalić? Ty, tobie to już fajne nogi tu wchodzą. A weź światło, bo zobaczymy, czy co? Czy spalone? Nie ma. Nie ma. Nie ma mowy nawet. No, ty, coś tam pykło, ale takie zwarcie, nie da rady chyba. Kurde, i jak to teraz robimy? Czy zawijamy to? Dobra, zgaś go może jakiś... Zobaczymy, ale patrz jaki on jest wysoki, on musiał być podnoszony. Wysoki strasznie jest ten samochodzik. Dobra, no co, fajny samochód, no będziemy... O kur... Ja... Gdzie już? Żyjesz? Gaś go szybko. Wysiadaj szybko. Pomogę ci. Nie dam rady. O kur... O, wpadłem tu przez szybę, bo szyba się zbiła. Cholera jasna. Wyłaź. O, wysiadłem. Ja pierdziele. O kurde. Dobra, wiesz co? Zostawimy go na koła? Nie wiem, czy nam... Nie damy rady. Dobra, zostawmy go tutaj, jedziemy stąd. Albo dobra, jeszcze może jakieś skoki do wody. Masz chęć? Ja nie umiem pływać. Ty dasz, możesz. Dobra, dasz radę, tylko worek cię zapakuje i będziesz musiał się z worka wydostać. Chodź. Nie. Chodź tutaj, gdzie już? Ale ja cię nauczę pływać, naprawdę. O kur... Prawie wlazłem w wodę. Czekaj. Stój, tylko podejdź sobie do krawędzi. Podejdź. I stój tak. I wiesz, musisz najpierw, żeby... Tylko nie skacz, nic nie rób, tylko stój po prostu, dobra? Mhm. Tu jest głęboka woda. Nie umiesz pływać, tak? Tak. Słuchaj, musisz tak stanąć na samej krawędzi, popatrzeć się w wodę i wiesz, po prostu tak zapoznać się z tą wodą. Ale poczekaj, i teraz odwróć się, ja na chwilę tylko coś widzom powiem, dobra? Czekajcie widzowie, i teraz mu z buta. Wywalniemy i do wody, bo tak najlepiej zaskoczenia. Dobra, to 3, 2, 1, jak gdzie już i pu! O kurde, gdzie już? Cholera jasna! Gdzie już? Tu jestem! Żyjesz?
Ej, dzień, szybko wyłaź. Wyłaź, chodź. Wyłaź na brzeg. Ej, wszystko dobrze? Dziejuś. Czekaj, w plecy ci uderzę, to wyplujesz wodę. Dobrze? Przepraszam. Jak myślałem, że to będzie fajny dowcip. Przepraszam cię, dziejuś. Żyjesz? To było... No nie róbcie tak. Nie róbcie tak, to był zły dowcip. Dziejuś? Halo? Gdzie jest? Dziejuś! Jeszcze mi tu umrze, no nie. Dziejuś, halo? Halo? Ej, Dziejuś płacze, gdzie ty jesteś? Dziejuś, gdzie jesteś? Ja nie chciałem. Chodź tutaj. Ja cię Kurde, ja nie chciałem, żeby tak to wyszło. Myślałem, że to będzie w formie dowcipu wszystko. O! Dziejuś, co ty tu robisz? Przepraszam cię. To nic? Nie gniewasz się? Dziejuś. Nie gniewasz się? Przepraszam. Przepraszam. Ja bym cię uratował, jakbym wiedział, że 30 sekund nie wychodzisz, to bym cię uratował. Dobrze. Przepraszam. Przepraszam. Jeszcze raz ci dziejuś, przepraszam. Nie chciałem, żeby tak to wyszło. Jedźmy stąd, pro. No jedziemy, dawaj, siadaj. Dobra, dziejuś, to co, po ten samochód, to przyjedziemy, myślę, że później. Jak on jeszcze tu będzie, jak przyjedziemy następnym razem, jak on jeszcze tu będzie, to go zabierzemy. Jak nie, to trudno. Dobra, jakiś drift BMW pierwszy? Może nie? Zostawimy to na kiedy indziej. A gniewasz się na mnie? Trochę. Dobra, jak chcesz, możesz ty mnie wrzucić teraz. Jedźmy stąd, nie chcę już tu być. I gaz oddechy. O, wyboj, dobra, wyhamowałem. Przepraszam cię, ja nie chciałem, żeby tak to wyszło, ale co? Myślałem, że umiesz serio pływać. Jedź już, jedź. już jadę, dobra. Gdzie tu się jechał, w lewo czy prosto? Lewo, jedź tu szybko. Dobra, czekaj, ja jeszcze tylko tutaj zaparkuję na chwilę. Chcesz to posiedź w samochodzie? Chcesz to posiedź, dobra? Halo, dziejuś! Jedź. Dobra, tu już jedziemy, tylko poczekaj chwilę. Dziejuś, stój! Stój, dziejuś! O kur... Dziejuś mnie zostawił. Ja pierdziel, widziałem, musiał się naprawdę pogniewać. A nie, wracę chyba. Musiał się chyba pogniewać. Nie, może żart mi się teraz też zrobić. Co to za żarty? Co, fajnie tak żarty komuś robić? Przepraszam. Ale wszystko dobrze, na pewno? Tak. Dobra, no to jak wszystko dobra, to jedziemy faktycznie. Dobra, widzowie, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak widzicie, no trochę tutaj... Znaleźliśmy tak, samochód, po który się tutaj wrócimy. Troszeczkę dziwił się, przestraszyłem, przepraszam cię, dziwił się jeszcze raz, po raz kolejny za to. Napiszcie w komentarzu, tak jak wam mówiłem, jest konkurs w dzisiejszym odcinku, jeżeli chcecie wygrać 50 zł Pace of Card. No to po prostu weźcie udział w konkursie, zasady są takie, że po prostu napiszcie biorę udział w komentarzu, musicie mieć subskrypcję na kanale, łapkę w górę pod tym filmem, no i oczywiście to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, musicie obserwować mojego Instagrama, także to będzie wszystko weryfikowane, jeżeli no jakiegoś tam punktu nie spełnicie, no to po prostu no nie wygracie, także pamiętajcie o tym wszystkim, jak nie macie konta na Instagramie, to po prostu załóżcie, to jest chwila roboty. Więc tak, dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie odcinka. Widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się i do następnego. Siema!